Na program zaprasza Agencja Rozwoju Przemysłu. Elżbieta Szczerbak, dobry wieczór. Zapraszam na program Ekonomia Raport, a w nim dziś rynek autobusów elektrycznych, który bije rekordy. Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że prawie co drugi e-bus kupowany w 2020 roku w Unii Europejskiej pochodził właśnie z Polski. Jakie są perspektywy dalszego rozwoju tego rynku? Między innymi o tym już za chwilę. Smog komunikacyjny jest jednym z głównych powodów zanieczyszczeń polskich miast. W całej Unii Europejskiej to właśnie transport odpowiada za ponad 20% emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jak pokazują różne badania, wpływ spalin na zdrowie człowieka i środowisko jest dużo bardziej negatywny niż zanieczyszczeń przemysłowych. Odpowiedzią na wyzwania klimatyczne jest zrównoważony zeroemisyjny transport, a jego główną bohaterką elektromobilność. Potencjał rozwoju tego segmentu jest olbrzymi. Tylko w Polsce mamy ponad 12 tysięcy autobusów, które mogą być zastąpione tak zwanymi elektrykami. A samym miastom opłaca się inwestować w e-autobusy, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i środowiskowych. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Mariusz Wdowczyk, prezes ARP Vehicles. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam. Jak wspomniałam, dane pokazują, że pozycja Polski w eksporcie autobusów elektrycznych wyraźnie umocniła się w ostatnich latach. Z 10% w 2017 roku do 46% w pierwszych 10 miesiącach 2020 roku. To rekordowy skok. Te dane są cały czas coraz lepsze. Pandemia nawet nie zatrzymała tego trendu pozytywnego, rosnącego. Czy Państwo również dostrzegacie u siebie tak duży trend pozytywny? Absolutnie. Absolutnie dostrzegamy i rzeczywiście ja tutaj nie wyobrażam sobie, by jakiekolwiek właśnie elementy pandemiczne mogły powstrzymać ten trend, zwłaszcza, że mamy bardzo fajnie w kraju rozbudowany system wsparcia samorządów dla zakupów autobusów elektrycznych, autobusów zeroemisyjnych, generalnie autobusów zeroemisyjnych, bo tutaj mówię zarówno o wodorowcach, jak i elektrykach. Więc ten trend może się tylko co najmniej utrzymywać, a myślę, że będzie miał tendencję wzrostową. Ten potencjał wyraźnie dostrzegają wszystkie kraje, w tym również i Polska. Dlatego Agencja Rozwoju Przemysłu również wspiera przedsiębiorców w tym obszarze, w tym zakresie, czego przykładem jest e-bus. Pierwszy elektryczny autobus z baterią w podwoziu. Pierwszy elektryczny wykonany, zaprojektowany przez polskich inżynierów. Dokładnie tak, dokładnie tak. Mamy tych inżynierów, generalnie technologów w obszarze produkcji autobusowych, wydaje mi się najlepszych w Europie, bądź nawet na świecie. Pewnie dlatego tutaj również w Polsce swoje zakłady produkcyjne ulokowały wszystkie w zasadzie największe firmy produkujące autobusy elektryczne. Ja choćby wspomnę o tym, że firma MAN zainstalowała się w Starachowicach, Scania w Słupsku, Volvo we Wrocławiu, w Bolechowie mamy Solaris, mamy rodzimy Autosan, więc rzeczywiście mamy świetnych inżynierów i rewelacyjną podaż ludzi, którzy absolutnie dobrze potrafią składać autobusy elektryczne. No właśnie, ta konkurencja na rynku jest bardzo silna. Jak Państwo chcecie przekonywać do e-busa samorządy, bo to właśnie do nich skierowany jest e-bus. Jasne. Przekonujemy przede wszystkim tym, że rzeczywiście nasz autobus, nasz polski autobus jest projektem absolutnie innowacyjnym. Ja powielokroć to podkreślam, że w zasadzie jest to pierwszy w 100%
autobus zaprojektowany od podstaw jako autobus elektryczny. Tak? On nie jest żadną konwersją autobusu, który wcześniej był zasilany innym źródłem napędu, jak chociażby diesel czy gaz. Po prostu od pierwszej kreski nasz autobus został zaprojektowany jako autobus elektryczny i to spowodowało, że przygotowaliśmy bardzo dobre rozwiązanie polegające na zamontowaniu baterii w podwoziu. To się przekłada na kilka absolutnych walorów, którymi właśnie staramy się przekonać samorządy. Przede wszystkim wpływa to bardzo dobrze na kwestię trakcji, prowadzenia, jak również szeroko pojętego bezpieczeństwa, bo to jest jakby podstawowy walor tego autobusu. Rzecz druga jest taka, że dzięki temu, że konstrukcja naszego autobusu nie musi nosić na dachu dość ciężkich paneli bateryjnych, to też ona jest lżejsza, więc nasz autobus jest lżejszy. Skoro jest lżejszy, to zużywa zdecydowanie mniej prądu, a dodatkowo nasz autobus jest autobusem bardzo pojemnym, ponieważ dopuszczalna masa całkowita autobusu określona na ponad 19 ton określa autobus z pełną pojemnością pasażerską, to nasz autobus, który jest bardziej kompaktowy, mniejszy, potrafi na pokład zabrać większą liczbę pasażerów. A jaki jest cykl życia takiego e-busa, autobusu elektrycznego? Znaczy, z moich doświadczeń, bo ja miałem okazję przez wiele lat pracować w spółkach komunikacyjnych, w Polsce użytkujemy autobusy mniej więcej do okresu 14-15 lat, tak to się przyjęło. Oczywiście w bardzo wielu miastach mamy jeszcze autobusy ponad 20-letnie, czy wręcz 30-letnie. Natomiast już dziś dochodzimy do takiego poziomu, że autobus użytkujemy 12-15 lat. Sam cykl życia baterii to jest o tyle trudne pytanie, że autobusy elektryczne w zasadzie jeżdżą z nami od roku 15 czy 16, więc mamy cały czas jeszcze nieprzetestowany ten cykl życia. Natomiast my go szacujemy, że taki cykl życia to powinno być 8-10 lat, więc zakładamy, że w całym cyklu użytkowania autobusu przyjdzie pewnie raz wymienić te baterie, przy czym jest bardzo fajny, bardzo ciekawy postęp, co zrobić z tymi bateriami, bo to od zawsze pozostawało pytanie, jak właśnie jest utylizować. Utylizacja była bardzo kontrowersyjną kwestią. Tak, natomiast już dzisiaj dochodzimy do wniosku, że bateria, która w toku tych 7-8 lat, 10 użytkowania, ona nie straci w ogóle swoich walorów w 100%. Tak? Jej pojemność będzie po tych 10 latach sięgała pewnie 80%, w skrajnych przypadkach pewnie może 70% początkowej pojemności. Dlatego takie baterie absolutnie doskonale będą się spełniać, będą się realizować jako magazyny energii, chociażby przy źródłach odnawialnych źródeł energii, czyli gdzieś w okolicach wiatraków, paneli słonecznych. Takie baterie można implementować jako magazyny energii i myślę, że w perspektywie najbliższych lat będzie to dosyć powszechnie stosowane rozwiązanie. Choć jesteśmy liderami w Unii Europejskiej w produkcji elektrycznych autobusów, jak wspomnieliśmy na początku, to jednak wciąż stosunkowo mało ich jeździ po naszych miastach, choć oczywiście ta liczba też rośnie. Głównie widzimy je w dużych aglomeracjach, znacznie rzadziej w tych mniejszych. Czy dzięki wsparciu rządowemu w postaci chociażby programu Zielony Transport Publiczny, czy inicjatywie Miasto z Klimatem, czy można tę sytuację zmienić? Czy ta liczba może znacząco wzrosnąć? To się bardzo dobrze, bardzo właśnie dobrze zmienia. Rzeczywiście myśmy mniej więcej do początku tego roku mieli w Polsce zarejestrowanych 450 autobusów elektrycznych, z czego olbrzymia większość w istocie była skoncentrowana w dużych miastach. Powstały wspaniałe inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska i INFOŚ-u w postaci programu Zielony Transport Publiczny. Nabór do pierwszej edycji zakończył się w styczniu i proszę sobie wyobrazić, jak wielka jest popularność, czy potrzeba samorządów w tym obszarze, ponieważ środki w wysokości 1,3 miliarda
złotych dedykowanych dla pierwszej edycji programu, one się rozeszły, uwaga, w 2 tygodnie. Widząc tą potrzebę, bo wiele samorządów po prostu nie zdążyło złożyć aplikacji w trakcie pierwszego naboru, NFOŚ postanowił o stworzeniu drugiej edycji programu Zielony Transport Publiczny, która rusza 1 września, więc już całkiem niebawem. I będzie tu można właśnie składać wnioski do końca grudnia, zdaje się. Dokładnie, dokładnie, tak, pani redaktor. Natomiast świetnie pani redaktor wyłapała jeden element. Druga edycja zielonego transportu publicznego będzie naprawdę przełomowym programem, w szczególności dla mniejszych ośrodków, ponieważ dofinansowanie dla mniejszych ośrodków będzie mogło sięgnąć 80% czy nawet 90%, a czym miasta większe, ten poziom dofinansowania będzie niższy. Także mamy wreszcie program skrojony w taki sposób, że mniejsze ośrodki, których wcześniej nie było po prostu stać na to, żeby móc posiadać transport, tabor zeroemisyjny, dzięki temu programowi będą się mogły ubiegać. I właśnie tutaj koncentruje się w tym momencie nasza uwaga. Dość powiedzieć, że jak państwo widzicie, jestem w samochodzie. Właśnie wracam z Dusznik Zdroju, gdzie był Kongres Młodego Samorządu. Wspaniała inicjatywa młodych samorządowców. W olbrzymiej większości z mniejszych ośrodków. I jakby przedstawialiśmy założenia tego programu i wierzymy, że ten ta druga edycja właśnie pośród tych mniejszych ośrodków będzie miała znakomity udział. Ta świadomość elektromobilności w samorządach jest coraz większa, ale czy samorządom rzeczywiście opłaca się inwestować w taki transport zeroemisyjny? Co one zyskują? Absolutnie. I już jakby wyjaśniam. Absolutnie opłaca się, pani redaktor, inwestować, przy czym musimy mieć na względzie to, że w zasadzie autobusów elektrycznych nie kupuje się bez wsparcia, tak? Jakby no, mimo wszystko nadal różnica w cenie zakupu autobusu elektrycznego czy wodorowego w stosunku do autobusów z konwencjonalnymi napędami, no jest jednak bardzo dużo. No, autobus elektryczny, można powiedzieć, kosztuje dwukrotnie więcej, aniżeli autobus z silnikiem diesla. Natomiast jeżeli jest to finansowanie na poziomie 70, 80, czy nawet w przypadku autobusów wodorowych 90%, to już się to opłaca, ponieważ autobus kupuje się za 10-20% jego wartości. Natomiast to wszystko się potem zwraca w eksploatacji. No dość powiedzieć, ja będę mówił o naszym produkcie. Nasz autobus zużywa nie więcej niż 0,6 kWh na kilometr. Przeliczając to przy aktualnych cenach prądu, kilometr przejechania naszym autobusem oscyluje wokół 45 groszy. Kilometr przejechania autobusem z konwencjonalnym silnikiem diesla to jest 1,50 zł, więc na każdym kilometrze możemy zaoszczędzić, myślę, około złotówki. No i oczywiście do tego dochodzą kwestie środowiskowe, mniejsze zanieczyszczenie środowiska, prawda? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To jest absolutnie coś nie do przecenienia. Zresztą ustawa o paliwach alternatywnych będzie wymuszała na samorządach zwiększenie udziału taboru zeroemisyjnego. Już w perspektywie kilku najbliższych lat. A jeżeli miasta, samorządy już decydują się na zakup takich autobusów, autobusów niskoemisyjnych, zeroemisyjnych, to które najczęściej wybierają? Z jakim napędem? Elektrycznym czy wodorowym? Znaczy, wydaje mi się, że dziś jesteśmy na takim etapie, że jeszcze jednak napęd elektryczny przeważa. To zresztą pokazała pierwsza edycja Zielonego Transportu Publicznego, w ramach której aplikowały bodajże 33 podmioty. Dlatego mówię podmioty, bo aplikowały zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i spółki komunikacyjne. I chyba spośród tych 33 aplikacji zaledwie 3, miasta Poznania, miasta Chełm i chyba Włocławka, ujmowały element wodorowy. Także póki co jeszcze aplikuje się częściej zdecydowanie o autobusy
elektryczne. Pewnie dlatego, że są tańsze, ale pozostaje również kwestia infrastruktury, tak? Wedle mojej wiedzy... Która jest dziś znacznie bardziej rozbudowana. Dokładnie tak. Musimy posiadać jakby wodór, do tego pozostaje stacja ładowania wodorem, a koszt budowy takiej stacji to jest na pewno nie mniej niż 1 milion euro, a może jednak nawet bliżej 1,5 miliona euro, więc póki co wydaje mi się, że jednak autobusy elektryczne będą jeszcze w perspektywie tej takiej krótkoterminowej częściej wybieranym pojazdem, aniżeli autobusy wodorowe. I na koniec jeszcze plany spółki na najbliższe lata? Na najbliższe lata, ja mówię, może powiem jeszcze w najbliższym tylko czasie. Na krajowym rynku? Przede wszystkim. Chcielibyśmy już w tym roku pochwalić się Państwu jakimiś dostawami. Głęboko wierzę, że będziemy mogli to zrobić i spółka, która zaledwie rok, bo dokładnie 28 września ubiegłego roku mieliśmy zaszczyt dołączyć do grupy ERP. Przed upływem tego roku będzie mogła się pochwalić pierwszymi dostawami i to zarówno w obszarze autobusów miejskich, jak również autobusów szkolnych, które są kupowane przez samorządy, również w ramach innego z projektów NFOŚiGW, programu Kangur. Więc to jest ta perspektywa jakby tegoroczna. Natomiast w perspektywie dwóch, trzech najbliższych lat zamierzamy już ubiegać się o duże zamówienia, które będą realizowane z pierwszej i drugiej edycji programu Zielony Transport Publiczny, więc przygotowujemy się infrastrukturalnie, kadrowo na to, abyśmy już w najbliższym czasie mieli potencjał do produkcji 50-70 autobusów rocznie, bo to jest to, co sobie założyliśmy w naszych planach jeszcze przed transakcją z Agencją Rozwoju Przemysłu. Mariusz Wdowczyk, prezes ARP Vehicles, był moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich. Bezpiecznej drogi. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Elżbieta Szczerbak, do zobaczenia. Program powstał przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu.